Dzień dobry, środa 27 marca. Piękne słońce nas wita od samego rana, a u nas jeszcze emocje opadają po dniu wczorajszym. Ciepło się zrobiło, 12 stopni na termometrze, pokazuje termometr w aucie. Także u nas piękny dzień, a co do tych emocji, to powiem wam, wczoraj się nie spodziewałem takich emocji aż. Marzenka to, powiem wam, tak przeżywała. Dzień dobry. Dzień dobry, normalnie. Nie, no słuchajcie, ani nie w czasie, że tak powiem, głównym, czy jak tam nazwać, ani w dogrywce, dopiero rzuty karne. A już bym brakowało i by była druga seria, a tu na sam koniec, proszę bardzo, Polska wygrała. I co, Marzenka, na to? Nie, no bardzo zadowolona. I ten to tak wyjechał, że po prostu trzeba... No to jest taki patencik, można wyjechać na pół ulicy i ten, ale nieważne jak ten wyjechał, ważne, słuchajcie, że wszystko się dobrze skończyło i jesteśmy w euro. Tak, w euro. Już w czerwcu Marzenka ma kalendarz zaplanowany i już nigdzie nie wychodzi z domu. Nie, właśnie nie wiem jakie, kiedy, co jeszcze. Startują w czerwcu, nie? Mm. I to tak zawsze jest, że jak Marzena ma urodziny, to jest jakiś mecz. Tak. Także myślę, że wszyscy kibice są zadowoleni, szczęśliwi. Tylko teraz z kim my się spotkamy w grupie? A no właśnie. Nie, no to już chyba wiadomo z kim. To już wiadomo? No to już chyba wiadomo. To ja nie wiadomo. Nie, a co to było? Jakaś magia. Informacja. O, auto jest głodne. A no, a my akurat, słuchajcie, no jedziemy tankować. W ogóle powiem wam, że paliwo, tak patrzymy po cenach, to poszło w górę. Już było po 6,19, nie? Czy nawet takie mniej? A tu już 6,50, nie wiem ile tu będzie na stacji, także my jedziemy zatankować auto na zakupy, na śniadanie, no i takie plany jak na tą chwilę. Dobra, życzymy wam miłego dnia, widzimy się później, mam nadzieję, że też jesteście zadowoleni z wyników wczorajszego meczu. No i tyle, Marzenka, jasne. Bardzo. Jasne, oczywiście, że tak, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Skoki się skończyły, zaczęły się mecze. Powiem tak, cena na bogato 6,54. Pozostałe paliwa, tak jak widać tu na załączonym obrazku, diesel 6,71 albo nawet 6,91, zależy jakiego zatankujecie. Także poszło w górę, niewątpliwie. No, jakieś dobre 35 groszy. No ale cóż, tankować trzeba, no widać, wszyscy tankują. Ale przynajmniej tyle, że jest ciepło. Jest bardzo przyjemnie, powiem wam, dzisiaj bez czapeczki elegancko można chodzić. W słońcu jest idealnie pełne. Proszę bardzo, jak ładnie to świetla na oku. Grzeje. Pomidorki do śniadania, ale ja już idę po te rozynki. Rozynki do baby wielkanocnej. Wezmę dwie paczki, bo akurat w przypadku baby wielkanocnej i więcej rozynek, tym ona jest lepsza, powiem wam. Tam żadnych orzechów i takiego nie dajemy, tylko to. No i jeszcze trzeba w ogóle kupić składniki na babę. Ale to głównie drożdże, może drożdże kupię, nie? Da, może. Bo to wiesz, przy okazji, nie? Drożdże, mąka, cukier, no i tyle. A smalec jest już w domu przygotowany, także robi na smalcu. A tu proszę bardzo. Jaka piękna rzeżucha. Bardzo ładna, bardzo ładna. Dobra. Czekam na moją. Marzenka swoją hoduje. Tak, i do króliczków też będzie. O, miarę ładna. Tak, dobra. Jak widać, powoli śniadanie się robi. Najlepsze śniadanie oczywiście kto robi? No oczywiście, że Marzenka. Ta mina jest bezcenna. Jeszcze ci sobie dojem paprykę. Bo wczoraj była papryka na śniadaniu do tej... do tego paprykarzu i powiem wam, jakoś mi się tak ten smak przypomniał, że jest rewelacyjny, więc to pani, a Marzenka sobie tu zapodała pikle, jak się nie mylę, nie? Tak, to są takie ładnie pachną ogórki, ale one są troszkę w innej zalewie robione. To nie są pikle? No coś takiego, tylko one są słodkie też, nie? No, także... Już jadłeś już chyba takie. Nie no, pikle ogólnie ja jadłem, ale tych akurat nie kojarzę, no nieważne. I do tego wpadnie tutaj, widzę, łosoś jest, ser jest, także... Przegląd z lodówki, no, robimy śniadanie, jemy, ja potem jeszcze muszę iść na pocztę list odebrać, bo już na mnie czeka i się doczekać nie umie, a może jeszcze potem coś chciała załatwić, nie, na mieście. Tak, jeszcze muszę, tak. W
Czy wy to słyszycie, to skwierszczenie? Co tu się robi? Marzenka robi najlepszy sos bolognese. Nie no, lepszy nie. Proszę bardzo. Dla mnie najlepszy. Tak jest, już tu jest podsmażona marchewka, pietruszka. Sosnek cebula na oliwie. No i mięso. Mięso wołowe. Tak, do tego potem pójdzie jeszcze passata. No i gotowe. Prima sorti calafon. Jeszcze troszeczkę przypraw suchych typu zioła. Bazylia, oregano, zioła prowansalskie, co kto woli. I to musi właśnie, sam sens polega na tym, że to musi się przegryźć. To musi tak troszeczkę ze sobą. Długo gotować w ogóle, czy podsmażać, jak to dusić. Nie, no później się dusić w tym sosie, nie? Tak. Dusić się w sosie. Ja w ogóle robię teraz kawę, przyszedł ten czas. Nie wiem, czy Marzenka chce kawę? Nie, nie, ja dziękuję. A w ogóle zrobiliśmy w końcu pod miarę kubków. Wszystkie kubki świąteczne Bożu Narodzeniowe zostały schowane. Zostały wyciągnięte uniwersalne, tak jak tu widzicie, myszka Miki. O, proszę bardzo. Kawka w niej będzie. Ty chcesz masz na kawę? Nie, nie, ja dziękuję. Ja chętnie, bo powiem wam, śpię na stojąco. Tak? No nie wiem, coś tam, no przesilenie wiosenne, nie? Może. A, chyba, że łapię. Tak. A to w ogóle, słuchajcie, nie jest piżama, tylko bluza. Chociaż wygląda w kadrze jak piżama. No. Także teraz panie kawka, a to tu się tak robi. Ci? Nie, tylko ja tak mówię, bo tak widzę się, to ja bym w piżamie będzie tu startował. Także jeszcze jakiś czas to się będzie ładnie podsmażało, robiło i potem będzie pyszny obiadek. Szybki, a właśnie, przepis u nas oczywiście znajdziecie, także kto jeszcze nie widział, to za chwilę zobaczy. W drodze na pocztę. Widzimy się, tak jak mówię. Pięknie jest, aż żal siedzieć w domu, powiem wam. Marzenka jeszcze została, kończy tam gotować ten sos bolognese. I w drodze powrotnej jeszcze zajrzę na cmentarz, zaniosę, zaniosę zniszczę. To muszę zapalarkę do zniszczenia, bo zniszczę mam w aucie, ale zapalarki niestety już nie mam. Zapalniczka została znowu w domu. Ta, którą Marzenka wczoraj kupiła. No i potem idę po Marzenkę i jedziemy dalej przez siebie. Ale powiem wam, za 50, teoretycznie za 5 minut otwierają sklepy na głównej ulicy Chorzowa Wolności. A tu ludzi brak. Gdzie kiedyś tu naprawdę były tłumy, to już wiele razy mówiłem. A tu już bez względu na godzinę, czy to jest godzina 12, czy 10, czy 4 po południu, to i tak ludzi nie ma. No a tak to już jest. No. Marzenko, mam do ciebie dobrą wiadomość. Już wiem, jaka jest polska grupa na euro. Właśnie wiem, czytałam, bo przysyłacie i... Też czytałaś te wiadomości? Jestem troszeczkę, no, pełna, Austria? Jestem pełna obaw. Austria? A to jest, no... Pikuś, ale... mówisz, dobra. Nie, nie pikuś. Holandia? No i Francja. I Francja. To już jest... To ja myślę, że słuchajcie... Ale słuchajcie, jak damy to radę. Mówił pewien znany... selekcjoner, póki piłka w grze. A to ja inaczej słyszałem, że piłka jest okrągła, są dwie bramki. A, no ale on mówił, że póki piłka w grze, wszystko, aha, się, wszystko może... się może zdarzyć. Tak. No. Także grupę już znamy. Nawet można znaleźć kiedy to mecze w internetach. Chyba 14 już pierwszy, czy 16 czerwca jakoś, no, to tak. No, to Marzenka już nóżkami, słuchajcie, przebiera. Już tupie tu pod nóżek Marzenki. No, także wiemy co i jak. My teraz jedziemy załatwiać kolejne sprawy. Obiad już ugotowany, powiem, znaczy obiad, nie cały obiad. Proszę załatwiać swoje, a ja słuchajcie wpadłem do sklepu. Proszę bardzo, taka koszulka znaleziona. Bardzo ładna, dobrze maskuje, powiem wam. Rewelacja. O, wszystko zamaskowane, chociaż no wiadomo. Wszystkiego się nie da zamaskować idealnie. Jeszcze jest taka wersja i taka, muszę je przymierzyć, jak będą te na mnie wyglądały. Ale bardzo ładne, a że sezon koszulkowy za chwilę się zacznie, bo wiecie, już w tych bluzach to już mi się ciepło robi. To taka koszulka, na to kurtka i będzie idealne połączenie. No. Także ta chyba wpadnie bez większego problemu, chociaż... Nie, spoko może być. Powiem wam, że ta jeszcze lepiej wygląda. Mega kolorowa, ładna. A dajcie znać, która wam się podoba bardziej. Czy ta wersja? Taka bardzo nadziubana.
czy ta wersja. Ta jest w sumie taka, no prawie że czysta bym się wyraził. No i taka kolorowa. Dla mnie ta jak najbardziej, bo jest, że się tak wyrażę, energetyczna. Dużo czerwieni, pomarańczu, ładne kolory. Wystarczyła chwila, moment i po prostu Marzena już mnie dopadła, że się tak się wyrażę. Pospieszyła się bardzo. Co ty tak? Pokryjona. Ale ty masz, popatrz, ta jest taka sama sukienka, no, widzę, właśnie jak moja koszulka. No bardzo okay. Ładne, no. To jest jakaś to nowa kolekcja, widzę. Tak, oni tak mają takie obrazowe. Marzena jeszcze taką wyczaja koszulkę, ale ta nie, tam się z piżamą kojarzy, nie wiem czemu. Bo jest może taka, wiesz, takie ma kolory. Może takie jasne, nie? Takie mdłe, mdłe bym powiedział. A ty robisz taki wyrazisty, nie? Tak jest. Dobra, a co tam jeszcze? No. Nie, no ładne kolory, mi się podoba. Czas na drugą kawę. Drugą? No u mnie druga, a twoja pierwsza? Tak, pierwsza. Łe. No, już wyczekiwana od rana. Ale dobra, najważniejsze, że jest i jest czarna, no i czerwona kawę, a potem ciąg dalszy. No ale zanim ciąg dalszy, to jeszcze do kawy wpadnie. Aaaa! Popatrzcie, Marzenka sobie zamówiła. A to czemu tak ukryłeś to? Marzenka sobie zamówiła i mówi, daj na bok. No tak, na pewno. Nie no, na pewno się Marzenka skusi, powiem wam, bo już patrzcie te oczy. Nie skuszę się. A jakie masz smaki? Panna cotta i... Z ananasem coś tam. No widzę, właśnie tu jest chyba nawet cząsteczka owoców. Jak to się nazywa? Panna cotta, to drugie z ananasem. No z ananasem. Nie, to nie jest ananas zwykły. A, pina kola. O, właśnie. Pina kolada, no coś takiego, no. Coś i z białą czekoladą, no. To są nazwy takich, nie znam. Taki zestaw teraz wpadnie. Smacznego. Dziękuję, wzajemnie. Wracamy do domu. I można powiedzieć już oficjalnie, że rozpoczynamy ferie wiosenne. Przerwę świąteczną. Ale to też jako ferie wiosenne funkcjonuje. No różnie to tam. Takie dwa w jednym. No przerwa świąteczna, ferie wiosenne. To. Zwał jak zwał, w każdym razie od jutra wolne. Tak. Aż do przyszłego wtorku. Dopiero w środę do szkoły. Że przestaje już chodzić w kurtce. No. Przerzuca się na bluzy tylko. Ale nie, ja wam powiem, jakie ja dzisiaj outfity widziałam na ulicy. Krótkie spodenki, ale jedna dziewczyna szła normalnie w bluzeczce na ramionczkach, ale nie? Dziwisz się, bo ja nie. Ja się dziwię. Słuchajcie, w cieniu 19 stopni, w cieniu 19, a w słońcu ponad 20, a co do mojego outfitu, jak to można powiedzieć, nie, słuchajcie, ja wchodzę w krótki rękawek, koszulka i na to kurtka, to jest idealne połączenie, bo możesz sobie rozpiąć się przewietrzyć. No, nazwijmy to na cebulkę, bo co, bluza to jest bluza, nie? Wiecie, jak słońce przygrzeje, to nawet bluza jest kiepska. A naprawdę. Po drodze jeszcze wpadliśmy do sklepu. Proszę, jaki piękny bukiet tulipanów wziąłem. I jeszcze. O, jeszcze idę po ser do dzisiejszego spaghetti, bo się okazało, że sera nie ma w domu. Więc kupimy i jedziemy na obiad. Marzenka przygotowuje obiad. Grana padano, bo nie było innego, także sorry, tylko ale to kupię. Ale bardzo pasuje, no, jest dobry taki wyraźny. To taki starty, no. Dobra. A tu słuchajcie, jest nagroda dla George'a. Bo jak widzieliście, już było na moich rękach, były leki. Róbcio. O, malinka już zjedzona, widzę. Teraz druga nagroda w postaci ulubionej bazylii. No George, widzę, też malinkę zjadł. Bo wiecie, nagroda musi być. Proszę, George. O, nie? Nie, obrażony jeszcze. No, tak to jest. George ogólnie jest obrażony. No bo wiecie, dzienne łapanko, no to już nerwy chodzą. Ale ostatni tydzień, mam nadzieję, no... Wczoraj, powiem wam, było już dobrze z kichaniem. Gdzieś tam jeszcze raz kichnął, ale tak delikatnie. Także miejmy nadzieję, że idzie ku dobremu. O, psy już czekają. To znaczy, że wiosna idzie. Okna pootwierane, no powiem wam, z dnia na dzień pięknie się zrobiło. Hortensje podlane, bo już... Tak, ja już dostałem opierdziel o hortensję. No bo wiecie, jak była ostatnie dni pogoda. Gdzieś tam w nocy przymrozki coś mówi, nie podlewaj. No i Marzena mówi, że one się zaczynają jej suszyć. No tak, z kimarem już od dawna nie ma przymrozków, ale nie podlewaj, zmarzną ci. Nie, co ty gadasz za głupoty? W weekend czy kiedyś było nie. Na minusie, minus 0,4 no chyba. One już takie miały zielone, ale one się zaczęły już brązowieją mi. I nie, ja cię tam patrzę. Ale trzeba ściąć w ogóle te kwiatostany. Nie, no też już, niektórzy piszą, że już dawno powinnam ściąć. Nie ścinaj. No i wyszło, że moja wina. No, no tak? Standard. To będzie twoja wina. No to dzisiaj trzeba je ściąć.
Obowiązkowo. Nie wiem, zobaczę. Idzie lato, robi się ciepło, także hortensje będą stare ścięte, nowe się pokażą. Chociaż ja wam powiem, że tam widzicie jakieś pączki, ja tam nic nie widzę. Ja widzę po prostu te wysuszone gałęzie z tamtego roku. Widzę, cisza. Dobra, no. Także czekamy. Ale zanim jeszcze obiad, to ja, słuchajcie, już przyniosłem sobie silikon. Tu sprawdzimy, czy ten jest dobry, czy jeszcze nie, czy już zepsuty. I zrobimy sobie łazienkę, mianowicie uszczelnię ten boczek, bo tu właśnie z tego boczku wam już pokazuję. O, tu przeciekała wczoraj woda tym boczkiem, więc tu muszę ładnie zasilikonować. Taśmę też przywiozłem, żeby było równo. Teraz to zrobię i do wieczora, myślę, silikon się już przesuszy i będzie szczelnie i będzie wszystko tak jak trzeba. Widać, że święta zbliżają się wielkimi krokami. Marzenka się po drugiej stronie, widzę, działa. Zobaczymy, jak ta Marzenka robi. O, proszę bardzo. Okna się myją. A, Marzenka nas woła. Idziemy. A, słuchajcie, czego ja wam nie powiedziałem? Choinka znikła. Proszę bardzo. Choinki już nie ma z nami. Dobra. Nie ma. I jak słońca nie ma, to tak rzeźkowo się robi. Pięknie, jest przepięknie. No. A jeszcze jak się tak poruszasz, wiesz, pomachasz. A no to na pewno. Ale zobacz, tutaj maliny. Chyba nie, już nic. Nie, 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 spokojnie. Czy one coś tutaj dają radę? Ja bym zostawił, tylko podlać trzeba je. Tak? To raczej nic. To chyba nic. I w tym roku tu nie będzie nic innego, tylko pelargonie. Pelargonie. Tak, no bo to są kwiatki, które są najdłużej, one są wytrzymałe. Także myślę, że nie będę się bawić w żadne inne. Tak. A tak wyglądają po zimie nasze hortensje. I tu gdzieś Marzena mówi, że widzi zielone. Ja wam powiem, że nic tu nie widzę. Trzeba je przyciąć ewidentnie. No w którym miejscu ty coś widzisz? Ach, nie no, ty za wysoko. To? O, zobacz. Takie tutaj rzeczy. To. Aha. Taki cypelek. Właśnie i nie. O, zobacz jaki tu jest duży cypel. Tu te cypeleczki takie. No widzisz, więc tylko przytniemy sobie. Ale one, powiem, były piękne, potężne, gęste. I długo też się trzymały, nie? Oj, bardzo długo. No, do października. No, początek listopada. Się złamał, no to. O, i widzisz, ten cypelek musi już tu zostać. Tak. No, tylko muszę je teraz podlewać. A to jest idealne do jakiegoś suszonego. Oczywiście nie w takiej formie, nie? No, bukietu, także fajnie też to wygląda. Powiem ci, taka broszka. Dzięki. Nie, dobra, żarty. To działamy dalej. Dobra, to możesz wyrzucić. Tu już leżaczek przygotowany, ale czeka jeszcze na pranie. Nie, nie, jeszcze te lampy. Nie, to w ogóle trzeba. Tak. Ja wam powiem, że ja się za balkon zamierzam wziąć, jak się tak faktycznie ociepli. Idę po ręczniki dla Marzenki. To wtedy tak, znikną te wszystkie lampki, pojawią się tam na narożniku te pufy, to wszystko tak, żeby ładnie wyglądało, miało ręce i nogi. Jakieś, wiecie, kwiaty, dekoracje i takie rzeczy, tak? Ale ja czekam, aż się ociepli, bo teraz, szczerze powiem, nie widzę sensu malować kredensu i robić tego balkonu z racji tego, że i tak z niego się nie będzie póki co korzystało, bo wiecie co, siedzieć w taką temperaturę to jest średnio na jeża. Na razie. Także ja myślę, że koniec kwietnia, początek maja na pewno już tu będzie jakieś takie mocne działanie. A póki co balkon będzie sobie odpoczywał. O, coś wam pokażę. Uwaga, uwaga. Mówię, Marzena myje okna, to ja zetnę te hortensje i tak się one prezentują, te badyle póki co. Chociaż zostało to wszystko ładnie podlane, teraz wyczyszczone, no i czekać, aż pojawią się pierwsze zielone oznaki życia tu. No zobaczymy, jak to będzie szło, czy nie będzie szło, jakieś tam zalążki, jak Marzena mówi, są. Zobaczymy. No, tak to wygląda mniej więcej, ogarnięte, zrobione i tyle. Co mówisz? Tylko nie badyle. A co? No piękne kwiaty. Nie, no póki co takie badyle, no ale wiesz, no trzeba czekać, nie? Tak, ale słuchajcie, ja myślę, że jest nadzieja. Nadzieja zawsze jest. Tak, popatrz jakie tu ładne, troszeczkę na końcach zielone nawet. Tylko trzeba teraz pamiętać o podlewaniu, oczywiście nie przelaniu, bo ja jestem specjalistka. Ale... Od przelewania. Od przelewania. Ale o takim podlewaniu systematycznym, teraz już jestem w trasie i myłabym cały balkon. Nie, to można za wcześnie jeszcze. Widzę też te panele drewniane, one widzisz, tu coś, jakiś nalot jest. No jest kurz po prostu po zimie. Ale dobra, jak już się zdecydujemy, że zaczynamy sezon balkonowy, to robimy wszystko. Tak, to wtedy będziemy nawet elewować. Na razie ja chyba to nawet w tamtym roku przecierając kurzu, do jutra.
Dzień dobry, czwartek, 28 marca. Chyba tak, 28 marca, witamy się z Wami. U nas pogoda, jak widać, niebo lekko zaciągnięte, ale jest ciepło. Ja, słuchajcie, rozpoczynam sezon koszulkowy. Bo u nas jest wyjątkowo ciepło. 15 stopni na termometrze w aucie, 13 stopni w aplikacji, a ma być jeszcze cieplej. Także myślę, że już nie ma się co przegrzewać i trzeba rozpocząć ten sezon wiosenno-letni, że tak powiem, w pełni. Oczywiście Marzenka też niczego sobie, proszę bardzo. Sezon letni otwarty, dzień dobry. Nie, no letni. No wiosenny, wiosenny, przegiąłem. Dzień dobry, wielki czwartek. Dzień dobry. Miłego dnia życzę. Tak, życzymy Wam miłego dnia. A my, słuchajcie, dzisiaj będziemy dla Was nagrywać między innymi przepis na pyszny, domowy paprykarz. Zainspirowała nas ostatnia wizyta na śniadaniu. I powiem Wam, ten paprykarz był taki rewelacyjny. On był zrobiony na dorszu i na makreli, nie? A my nie wiem, czy zrobimy na dorszu i makreli, czy będzie na... No patrzcie, wypadłem mi z głowy ta ryba. No, pstrągu, o. A możliwe. Pstrąg i makrela. No, zobaczymy, można mieszać różne. Tak, ale powiem Wam rewelacją. Także taki plan, jeżeli chodzi o nagrania. A my teraz jedziemy, że tak powiem, w pełnym składzie. I widzimy się później. Teraz czytam Wasze wiadomości i pojawiają się pytania, a skąd macie w ogóle przepis na paprykarz? Ja Wam powiem, że ja nawet nie wiedziałem, no bo wiecie, jako dziecko to się jadło to, co mama na kanapce podała. Ale się okazuje, że u nas w domu, u mnie, paprykarz już robiono za tak zwanej komuny, że się tak wyrażę. Taki domowy paprykarz, no babcia robiła, mama robiła. Ale wiecie, ja tam nie patrzyłem, czy spuchy, czy nie spuchy, nie, po prostu się jadło, no. Ale powiem Wam, bardzo dobry, także mamy już przepis, wszystko jest, że tak powiem, sprawdzone, wypróbowane. Zresztą jak każdy nasz przepis. Ja jeszcze muszę zakupy zrobić. A no, zakupy trzeba zrobić, to wiadomo, przed świętami się robi zakupy. Chociaż my jakiś taki duży zakup przed świętami nie robimy. No, ale roku, na nie? Ten paprykarz między. A, na paprykarz, no. Bo jeżeli chodzi, słuchajcie, o święta, no to już kiełbasa jest w lodóweczce. Jajka są. Ale wiatr. Jajeczka są. Wiejskie jajeczka. Także majonezik jest. Podstawa. Co tam jeszcze? Chrzan. Cebula, chrzan. No, no wiecie. Myślę, że każdy na święta coś innego, że tak powiem. Nie tyle, że je, ale wiecie. Zaopatruje się w inne produkty, nie? Jest jakaś baza, a potem się okazuje, że to. O, jeszcze musimy zrobić zakupy na baby wielkanocne. Bo tu będzie pieczonych trochę tych bab, bo aż trzy. Także trzy baby będziemy piekli, ale to baby dopiero jutro się będą, że tak powiem, robiły. Marzenka chce jeszcze upiec babkę tą, którą robiliśmy na przepisie na święta, nie? Bo powiem Wam, zostało wspomnienie. Już nie ma nic, tylko nagranie zostało i wspomnienie smaku. Także to jeszcze będziemy... No bo tak chciała strasznie, nie będziemy piec, nie? Nie, nie robię, serników nie. Chociaż taki serniczek by się dobry też zjadło. A u nas tego nie ma, bo jeszcze przy takiego przepisu można. A ja mam taki dobry, pamiętasz? Kiedyś robiłem taki serniczek, matko, powiem Wam, niebo w gębie, no ale dobra, może na następne święta. Także póki co polecamy Wam bardzo serdecznie naszą ostatnią babę. Babkę. Marmurką. Powiem Wam, że jest przyjemnie, ale jest tak silny wiatr, po prostu wszystko furgo, nie? Banery, drzewa, wszystko po prostu się na prawo i lewo rusza. Ale możliwe, że ten wiatr albo coś przywieje, albo rozwieje. Chociaż niebo, jak widać, jest ładne. No. A dzisiaj na śniadaniu w pożarzonym składzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Miejsce znane, powiem Wam. Sprawdzone, ale nie wiem, co dzisiaj wpadnie. Muszę, powiem Wam, się rozejrzeć, bo już mnie wiele razy zastanawia ten talerz kofeiny. Ale nie wiem, bo wega na pewno nie odpadnie. Siadaj angielskie, no nie wiem, nie wiem. Bo tu jest kaszanka, o tej porze roku kaszanka, roku, dnia to nie mój klimat. Ale jeszcze są na przykład jajka po turecku, jajka po benedyktyńsku. No to też brzmi ciekawie. Może to, słuchajcie, wejdę, o. Zobaczymy, Marzenka co bierze? Ja się też się zastanawiam, mam ochotę na jajecznicę, ale... Zapytam. Czyli klasyka, dobra. Jakiś talerz wezmę. Jakiś talerz. Tak się prezentuje jajko po benedyktyńsku, no wygląda, powiem Wam, pięknie. Porcja taka skromna, ale Marzena to wyjechała.
robimy takie tradycyjne. To jest talerz kofeina? Talerz kofeiny, tak. Szyneczka gotowana, ser, prawda? Twarożek z czekiorkiem, sałatka, to jest konfitura, czerwona, nie, korzeczki. No, chlebek tutaj, ale tutaj mają taki pyszny chleb. I jeszcze jajecznica będzie. Pieczywo bardzo dobre, tak. No, także bierzemy się za jedzenie smacznego i widzimy się później. No i można powiedzieć, ostatni raz rzut okiem na jarmark. Tak, przedświątecznie na pewno, także... Już to raczej nie przybędziemy. Ale wieje. Taka pogoda dziwna, tak wieje znowu. Niby 15 stopni, jak Marek tam pogodynkował, ale powiem, nie, jak wiatru nie ma, jest fajnie. Od kopalni jest dosyć chłodno i ja tak czasami robię, także... No, ale rączki marzną, nie? Rączki marzną, parasol jest, bo już zaczęło kropić i dobra. Ale popatrzcie tu. No właśnie, tłumacz się, to tak wygląda jak na tu ilustrację, tak. Obrazku. Postawiłem już taką babę, kupimy. Ostatnia była bardzo dobra. No ciekawe, jaka ta będzie. Ta jest inna. No, czekolato, apera candita. No, to będzie chyba babka. Nie wiem, czy ona świąt doczeka, nie? Doczeka, bo jest zapakowana i jej nie różna. No, ale nie otwierasz jej dzisiaj? No nie, chyba nie mogę. Bez sensu. Jak ją otworzę, to zjem od razu. No to kiedy ją chcesz otworzyć? No i proszę, chwila, moment. Musimy się dogrzać. Maszynka, która ponarzeka, słońce wychodzi. A co do baby, no faktycznie, jutro jej nie otworzę. Może w sobotę ją otworzę. Dobrze, to ja to mogę i w poniedziałek wielkanocny. Tak? Tak. O, to by było wtedy idealnie. Tak nie w niedzielę, po śniadaniu. Myślisz? Albo do śniadania nawet. Chociaż dobra, będziemy jeszcze swoją. Zobaczymy. Nic, słuchajcie, jedziemy teraz kupić wszystkie produkty do naszego przepisu. Wracamy i działamy. Bo trochę tego jest, dzisiaj robimy z Michasią klatkę króliczków. Także trochę przed nami jeszcze przedświątecznie. No i słońce zaszło, wieje. Dobra, idziemy. Powiem wam, że pierwszy raz spotykam się w życiu z czymś takim w galerii. Już wam pokazuję. Niby nic. Zjeżdżalnia z trzeciego, no z drugiego piętra. Na sam parter. Po prostu czego już nie wymyślą. Nie wiem, czy tam tylko dzieci mogą zjeżdżać, czy dorośli też. Maszynka uciekła od razu. Także, no, tak też może być. Już wiem, gdzie Maszynka uciekła. Słuchajcie, ja to oglądam ten. Jakie są zjeżdżalnie. Kierownica jak w jakimś, wiecie, odlotowym statku kosmicznym. Ale wiesz, że pierwszy raz w życiu na oczy widzę Teslę od środka. Tak? No, Model X. Czy jakoś jest, tam to, się... to, tylko te drzwi, te tu jak się otwierają? Pasażera. Właśnie nie, jak się... Aha, tak się otwiera. No to Marek... No bardzo ładnie wygląda. Taki minimalistyczny, powiedziałbym, design. Tu nie ma, widzisz, przycisków, jakichś różnych wajch, pokrętł. Na szczęście są pedały. Aż dwa, hamulec i... No to dobrze. Ten? Automatycznie. No powiem ci, ładna w środku jest, nie można powiedzieć. Ale najbardziej ale odjazdowe są też... Te drzwi są najbardziej odjazdowe, ja uważam. No tak. Do góry podnoszone. Trzy miejsca. Pamiętasz, był taki film Powrót do przeszłości, kojarzysz? Tam też było auto z takimi drzwiami. Do przyszłości, no. A nie do przeszłości? Nie, przyszłości. Marek, znalazłam jeden przycisk. Dajesz. Nie, no jestem boję ciekawy. Się. No śmiało, no wreszcie... ja nie wiem, czy można. Można, no czemu? A czemu muszą być otwarte? Nie działa. A. I zablokowane. Chyba szedł tu. Nie, chyba zablokowane są, tak mi się wydaje. Tak, myślę, że to jest taki model pokazowy i to tak ma być. Dobra, spróbowałam, nie zamknęło się, idziemy dalej. Ale ładne autko, nie? No takie miejskie. No. Model X. No, ciekawe, może kiedyś. Ja wam powiem, jak wiecie, ja byłem zwolennikiem auta elektrycznego, Marzenka mi to z głowy wybiła, bo ona mówi, o nie, tylko nie to. Chociaż... No, jak chcesz, to sobie będziesz jeździł. Zresztą Marek to on zawsze obiecuje. Jak będzie takie automatyczna skrzynia biegów, to on będzie jeździł. Mhm. Jak będzie elektryk, Marek będzie jeździł. Jasne. Palce po mapie. No ale jeździł. Nieważne czym. Zanim jeszcze kupimy artykuły spożywcze na nagranie, no to tak myślimy, na czymś muszę Markowi podać do testowania. Ale popatrz, jaki piękny. Takiego jeszcze nie mamy w kolekcji. No i właśnie znalazłem. No jest taki banalny.
Ale ma bardzo ładny kształt. Bardzo. I myślę, że tutaj ta kromeczka będzie bardzo fajnie wyglądała. Rewelacyjnie wręcz. I kosztuje całe 30 zł, 29,99. Ale nie myślę, że to jest tylko jedna rzecz, którą właśnie tu wyniuchaliśmy. Ona będzie na nagraniu, ale w nagraniu będzie też brał udział pewien wazon. Ale patrzcie, jaki fajny. Patrzcie, patrzcie. No, super. Trzymasz? No trzymam. No bo wiesz, może zaraz być bum. Ciepło. Ale naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe połączenie. 79,99 ceny na 9. I w ogóle powiem wam, bardzo fajny to jest wybór. Różnych rzeczy. Wyjątkowo powiem wam w tak, tym sklepie. Akcesoriów, w ogóle ciuchów to wiadomo, ale takich akcesoriów duży jest, idealny. Piętrowy nawet. Tak. Także akcesoria są, teraz najważniejsze składniki spożywcze. I jeszcze jedna rzecz, co mi się tutaj wyświetla? Dobra, jeszcze jedna nie ważna rzecz, chyba. To trzeba coś kupić do tego wazonu pięknego, bo na razie... No myślę, że tulipany wskoczą, ale jestem sama ciekawa, jak to się będzie prezentowało i jak te kwiaty się tutaj rozłożą w ogóle. On długo leżał nawet, bo jest przykurzony, nikt go nie chciał kupić. Widzisz? Czekał na nas. Na nas czekał, ale jeszcze jest jeden, także spoko. Jakby ktoś chciał, to jeszcze może. I bardzo jestem właśnie ciekawa, jak będzie ten, jak się rozłożą kwiaty w tym wazonie. No i... No też ci powiem, w ogóle kształt jest taki niebanalny. Tak, kształt niebanalny, ale u nas będzie fajnie się prezentowało. Myślę, że na wyspie idealnie będzie pasował. No, Marek, będziesz niedługo testował. Marek, próbuj. Zrobić, ale naprawdę przepis jest bardzo prosty, szybki, także... No, ale zanim my go zrobimy, to będzie gdzieś tak po późne popołudnie. Dobra, idziemy do kasy. Wczoraj na obiad makaron, a dzisiaj wpadnie taka wersja orientalna. Ja tu oczywiście celuję w mięsa i surówki. Także coś sobie nakładam i jemy obiad. Marzynka buszuje. Dobra. Mówi, ostatnia makrela czekała na nas. No, taka malutka. Malutka, no ale dobra, ale dużo pstrąga jest. Nie no, to i tak lepiej takie mieszane. Smaczniejsze będzie, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, tak, pomieszamy sobie. Mogą być różne rodzaje rybki, tak naprawdę jak to woli, ale ta makrela jest taką lubi? Podstawą w sumie, nie? Dobra. A tu nie ma w tej części makreli? Nie, tu jest tylko pstrąg. Ale wiesz, ludzie lubią się przekładać, wow, ale duży. No to jest ogromniasty. Ale nie, tyle aż nie potrzeba. Dobra, tu była makrela, ale się... Aha, bo to inne opakowanie. No, widzisz, ale się sprzedała. My już jesteśmy w domu. Działamy, wszystko przygotowane, jeżeli chodzi o nagranie na paprykarz. Na tak. Paprykarz. Paprykarz. Tak, rybka przygotowana, dwa rodzaje. Jakie to wszystko będzie w przepisie? Ryż już jest, chleb, słuchajcie, chleb wiejski, idealny, no, ale to nie wypieczony. Jest składnik, tylko wiesz. Nie, no na tym będzie podane. Tak. Tu jeszcze dobra. Warzywka, no i możemy działać. A, i to jest, słuchajcie, ten wazon. Tak się prezentują w nim tulipany. To bardzo są w ogóle te szarpane. Wyście nazywali jakoś papuzie czy coś takiego. Coś z papugami związane. Także no taki wazonik. Wygląda. Pięknie. Ale znowu był problem z czym? Z naklejką cenową. No, nie? Zrapało się, dało radę. Ale dało radę. Dobra, jestem gotowa. Także Marzenka gotowa jedzie. Ja nie wiem, gdzie ona jedzie, ale właśnie. Ja jestem w nowej koszulce, widzieliście. Nie widzieliście już, ale Marzenka. Ja jestem. Proszę, jaka kolorowa. To jest rzadkość. Weszłam w kolor. Ale piękny, mnie się podoba. Tak? No, taka spokojna. I nawet o dziwo w miarę dobrze spasowane te motywy, chociaż myślałam, z lekkim przesunięciem. Że mi się nie rozchodzą. Nie, tam jeszcze jest nadmiaru. O, wejdzie paprykarz jak nic. Bo to jest duży rozmiar. Nie, to jest, jak to standardowo SK? Nie, to jest standardowy XL. O, tak. Nie, no ja to słuchajcie, mam podwójnie standardowy, 2XL. Tak? Ale ja ci powiem, rozmiarowi nie tak. Ja czasami jak mierzę X, po prostu tu już mnie blokuje i absolutnie. Czasami XL jest właśnie takie... Włoskie XL to jest na mnie po prostu... Amerykańskie XL jest dosyć to... Konkretny. No. Konkretny rozmiar. Natomiast włoskie, francuskie mogą być takie... przyciasnate. Ale to właśnie zależy, nie? Na taką makrelę. Tak, no. Było śmiesznie, bierzemy się do roboty. Nagranie. Jeszcze muszę to zmontować, bo jutro przepis się pojawi.
Także wyczekujcie, około 15, masz nami tam już... Kucharka się nie cierpi. No to ma problem. Jeszcze będę montował film na kanał Michasi, vlog jutro też. I jeszcze daily vloga będę montował. Także dzisiaj popołudniowa zmiana. A, i wpadajcie na nowego vloga. Także... O, właśnie. Informacja była o nowym vlogu na kanale Marzena i Marek, także zapraszamy. A my... Zaraz z tego coś wyczarujemy. Ale, pięknie, tak ale to się naprawdę pięknie prezentuje, powiem ci, w kadrze. No, kolorowo. To co, nie ruszamy tego? Nie. Nie, ale dobra, jedziemy, bo paprykarz już mi gdzieś tam z tyłu. Tak? I na tym chlebku. Kolacja pychota. Pychota. I do końca. Ja wam to muszę pokazać. Ale już się nie umiałem powstrzymać, żeby wam, z wami się nie podzielić takim czymś. Patrzcie na to, jak to pięknie wygląda. Ale jak to smakuje. Paprykarz domowy z Polski. To jest to. Naprawdę przepyszny. Taka pasta rybna właściwie, nie? O, widzicie? Trzeba uważać na ości. Chociaż ja się starałam bardzo dobrze obrać każdą rybę. No ale może się zdarzyć, nie? No życie. To może się zdarzyć. No ale wiadomo, że najlepiej, gdyby tych ości nie było. Takie są wtedy, pasty rybne, niestety. Bo wtedy się je to najlepiej, także... No, popatrzcie, jak to pięknie wygląda. Po prostu idealna konsystencja, idealny kolor, rewelacyjny smak, obłędny. A do tego ten chlebuś, jak on pachnie, chyba, no, Marek sobie taką pajdę zapodał i ja chyba też sobie wezmę promkę. Słuchajcie, to jest idealna. A jutro na postny dzień, jak ta lala, nie? Na jutro idealne. Będziemy jeść. Jutro startujemy dzień z paprykarzem i kończymy z paprykarzem. Tak, śniadanie i kolacja. Powiem wam, rewelacyjne danie, rewelacyjna pasta. Znaczy nie wiem, paprykarz to pasta, no coś taka forma, nie? No taka konsystencja pasty, ale nie? Powiem wam, że to nie jest tylko na jutro, to można przez cały rok jeść. Ja pamiętam, jak się jeździło na wczasy, to paprykarz konserwowy to był standard, nie? A jeszcze w tej pasie, tej domowej, można dzieciom przemycić śmiało. Ryby. Są takie dzieci, które nie lubią ryby, jakoś są na bakier, można przemycić śmiało rybę. Tu są nie tylko ryby, dwa rodzaje ryby wędzonej, ale też warzywa, także naprawdę bardzo dobre. I co ja robię, po prostu to jest coś, czego ja nie cierpię, twarde masło z lodówki. Ono by musiało godzinę postać, żeby dopiero można było posmarować sobie nim kromkę, no ale dobra. Ale dasz radę. Muszę drapać. Także ja teraz, słuchajcie, biorę się za jedzenie. W międzyczasie będę montował film, jak zwykle mi przerwało, biorę się za montaż vloga na kanał Michasi. Potem będę montował ten przepis, potem daily vloga, a potem kąpiel i czas na seans. Pierwsza kuchenne rewolucje, ale dzisiaj będą zaliczone. Tak? Muszą być, tak, muszą być. Ja z Michaśką zawsze oglądamy, Marzena już idzie spać, bo wiecie, Marzena jak to Marzenka. Ja jestem tu najstarsza w końcu. No. O. A co to znaczy, że najstarsi? O nie, słuchajcie, że moja babcia miała 92 lata, bo jak już 3 to już wiadomo była schorowana, 92 lata, powiem wam, do 3 nad ranem oglądała telewizję. Co prawda spała do 12, no jak nie pierwszej, ale wiecie, ja to mam po niej. My sobie lubimy tak posiedzieć. Do drugiej przepraszam, bo teraz gryznałam. No ale śpi też swoje, jakie to jest dobre. Także słuchajcie, jutro wpada przepis na pyszny domowy paprykarz, jutro startujemy dzień z paprykarzem. A dzisiaj na kolację, w sumie 3 dni paprykarz, nie, 2 dni będzie paprykarz. Albo. Przepis już renderuje się, z tyłu praktycznie zmontowany daily vlog, oczywiście gotowe. Vlog na kanał Michaś też zmontowany, u nas w ogóle zaczął padać teraz deszcz. Oby jutro nie padało. Także wszystko gotowe, wyrobione. Ja się z wami żegnam, życzę miłego wieczoru, dobrej nocy, widzimy się jutro i pamiętajcie, jutro po 15 pojawi się przepis na pyszny domowy paprykarz. Nie szczeciński, po prostu domowy. Dobranoc.